Cześć Bartku. Dzień dobry. Co tam dzisiaj planujemy? Dzisiaj planujemy spływ 11 listopada we Wrocławiu. Spływ niepodległościowy. Tak, przepłyniemy się Odrą, Oławą, okrążymy prawdopodobnie Ostrów Tumski. I tak sobie będziemy świętować 11 listopada. Tutaj mamy kajaki. Kajaki z flagami, elementami narodowymi. I to już można powiedzieć, nasza jest tradycja, bo już trzeci raz 11 listopada na taki spływ się udajemy. Tak, pierwszy raz byliśmy na Odrze, w Kędzierzynie Koźlu, drugi raz byliśmy na Brnicy rok temu. No i w tym roku trzeci raz jesteśmy ponownie na Odrze, ale tym razem we Wrocławiu. Zupełnie nowy odcinek do przepłynięcia. Trwają przygotowania do spływu, wszyscy się szykują, przymierzają kamizelki, dekorują kajaki i szykujemy się do wodowania. Jak wiecie, jesteśmy nad Odrą. Będziemy płynąć sobie do Ostrowa Tumskiego. Tam będzie chwila dla reporterów, także poprawcie fryzury, włosy. Jak ktoś jeszcze chciałby sobie namalować na buzi flagi, na czole czy gdzieś, to jeszcze wszystko jest tam na stole, można. Jak komuś jeszcze brakuje kokardki, jeszcze chciałby sobie wziąć albo drugą, to też jeszcze są. Więc oczywiście trzymamy się w miarę razem, bo to jest Odra i jak dopłyniemy do Ostrowa Tumskiego, to potem popłyniemy kawałeczek Oławą, a potem wracamy tą samą trasą, także raczej się nie powinniśmy zgubić. Pierwszy płynie Krzysiu. Krzysiu pomacha. Ten piękny pan z tym orłem wielkim na piersi. Tak, nie zgubicie się, bo to jest nasz przewodnik, będzie płynął pierwszy, więc staramy się go nie wyprzedzać, będzie tam tą naszą latarnią morską. A ostatni płynie chyba ja, na razie, a potem zobaczymy i będziemy się starać, żeby albo Szymon, albo ja bylibyśmy na końcu, żeby się nikt nie zgubił. My jesteśmy już na wodzie, czekamy na całą ekipę, aż się zwoduje i za chwilę startujemy nasz wrocławski niepodległościowy spływ. A co jest Sylwia na tamtym brzegu drugim? No właśnie wspominałam wcześniej, że zoo. Tam małpki, lwy, tygrysy i te inne lemury. Dużo we Wrocławiu się dzisiaj na wodzie dzieje. Nie jesteśmy pierwszymi, którzy w ten sposób dzisiaj świętują Dzień Niepodległości. A z prawej strony mijamy Politechnikę Wrocławską. Natomiast z lewej strony wieża Ciśnień, a za wieżą Ciśnień Hydropolis. Muzeum Wody. Bardzo ciekawe miejsce, w którym byliśmy nie tak dawno temu. Myślę, że warto odwiedzić, będąc w okolicy. Mała ciekawostka, tutaj spod Politechniki startuje kolejka, prawdopodobnie linowa, nie wiem, krzesełkowa czy wagonikowa, przez rzekę do drugiej części budynków Politechniki. Kampusu. Super sprawa. Fajnie się tak przemieszczać na szybciocha między zajęciami. A w tle wyłania się katedra świętego Jana Chrzciciela, pałac arcybiskupi,
no i w ogóle Ostrów Tumski. Godzina 12. Tymczasem przepływamy obok bastionu ceglarskiego, tuż za nim budynek, w którym znajduje się panorama racławicka. Dzwony wzywają na mszę, a tu widać, coś się dzieje, dużo ludzi. W tej chwili to tutaj widać właśnie dwie połączone grupy kajakowe, a tam jeszcze wyskakuje grupa zielona z zielonymi wiosłami. Także robi się ciekawie, naprawdę jest nas tutaj dzisiaj sporo. A tutaj na brzeszku dwie kaczuchy. O, o, chyba je spłoczyliśmy. Idziemy zobaczyć jeszcze, co pod tym mostkiem. A tutaj taka zatoczka jest. A, zatoczka. Tak. Pora wrócić z powrotem na Odrę z zatoczki. Zobaczenia na mecie! Ahoj! Do zobaczenia! O, zwałka na Oławie. I tu proszę, stanowiska dla panów wędkarzy. Po prawej stronie. Widzisz ją? Ale piękna. I dopłynęliśmy do Tamy, przy Hydropolis. I stąd będziemy za chwilę nawracać już do mety spływu.
kończymy dzisiejszy spływ w miejscu, w którym zaczynaliśmy, przy przystani w Opru. Naprzeciwko zoo, tuż przy moście, przy kładce, która do tego zoo prowadzi. Zmarzliśmy trochę, także wychodzimy, żeby się ogrzać. I polecamy. Ma być jeszcze zupa, więc jeszcze mała zupka. I cóż, do zobaczenia za rok na kolejnym spływie niepodległościowym.